Dzień dobry. Witamy wszystkie handbalowe świry w kolejnym odcinku programu Super Zręczni na antenie kanału sportowego. Dzisiaj wreszcie w studiu pojawią się kobiety. To znaczy, to nie jest tak, że Iwona Niedźwiedź, która tutaj była ze mną jako współprowadząca, nie jest kobietą. Jest kobietą, podobnie jak Kopernik była kobietą. Nawet słyszycie ją, bo tam się schowała i ten śmiech będzie dochodził z tak zwanego tła. W każdym razie kobiety, które są gościniami, tak muszę powiedzieć, bo jak powiem gośćmi, to mi Iwona wejdzie w plan i mi skopie dupę. Jak wczoraj Michał Pol się cieszył z bramki Polaków po tym, jak trafił Robert Lewandowski z rzutu karnego. Nieważne, zapominamy o piłce nożnej, skupiamy się na piłce ręcznej. Edyta Majdzińska jest ze mną, a więc trenerka KPR Gminy Kobierzyce. Witam. A także Monika Marzec, a więc trenerka MKS-u FanFloor Perły Lublin. Bałem się, że powiem Montex, nie powiedziałem. Współprowadzący Maciej Wojs z TVP Sport. Witajcie. I zanim ruszymy dalej, to teraz bym chciał, żeby jakaś taka, szkoda, że nie mamy takiej smutnej, rzewnej melodyjki, że nie ma tej rudej pani z programu Wybacz mi albo urzekła mnie twoja historia. Nie pamiętam skąd ona była, ale ona była taka ruda, taka współczująca. Ale trzymała... jeszcze ja bym musiał mieć kwiaty. Musiałbym z kwiatami stać. Tak, musiałbyś stać z kwiatami i wtedy wszystko byłoby jasne, bo nadszedł czas na przeprosiny. Przepraszam jedną z najwybitniejszych postaci polskiej piłki ręcznej. Człowieka, którego odlew lewej ręki powinien być, ja nie wiem, w jakiejś Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, tam obok stóp znanych artystów. Człowieka, którego oszukałem 2 tygodnie temu. Nie na pieniądze, co prawda, ale jednak go oszukałem. Pamiętacie tę grę, o tę, która jest tam, która nazywa się Grzybkami i Marcin Nieski powiedział, że Gapiński oraz Niedźwiedź kłamią. No głównie Gapiński, bo to ja liczyłem, że on się na pewno nie pomylił 23 razy i wiecie co? Miał rację, nie pomylił się 23 razy, dlatego teraz... Niżej. Dziękuję Monice Włądołowskiej za to, że to napisała. Marcin, kochamy cię, przepraszamy cię. Nie mieliśmy jakiegoś większego transparentu, pomalowaliśmy Borka Stanowskiego, Pola oraz Smokowskiego. To tutaj taka kuchnia telewizyjna i o co chodzi? Otóż okazało się, że nie jest to również moja wina, tylko że ta ściana, o którą się tutaj rozchodzi, jest, bo wiadomo, właściciele kanału sportowego oszczędzali pieniądze i jest, niezbyt dobra. I teraz jak uderzacie w tego Blazepoda, to ona rezonuje i w związku z tym uderza w te niedobre kolory i się wyświetlało ludziom, że oni zrobili błąd, chociaż nie zrobili błędu. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co chodzi. Jeżeli nie zrozumieliście, to trudno wyjdzie potem w praniu, bo dziewczyny ku swojej wielkiej radości będą walczyć. I teraz tak, skasowaliśmy wszystkie punkty karne. Nie ma punktów karnych, tylko po prostu na naszej nowej, zajebistej tablicy jest napisane, jakiego czasu potrzebował każdy, żeby trafić 60 razy celnie. Czyli nie dodajemy tych 2 sekund karnych za każde złe uderzenie. Zresetowaliśmy to i jest teraz tak. Michał Jurecki 1,14, Adam Babicz 1,17, Marcin Nieski 1,24, Patryk Rombel 1,46, Edyta Majdzińska oraz Monika Marzec się odgrażają, że selekcjoner nadal będzie ostatni po tym odcinku. No jedna jest drugą trenerką reprezentacji Polski, więc co w rodzinie ZPRP to nie zginie, można by powiedzieć. Miło panie drogie, że przyjechałyście. Dzień dobry. I jak telewizja na żywo wygląda? Fajnie jest? Super. Da się. To mam nadzieję, że będziecie pełniejszymi zdaniami odpowiadać, bo nie pociągniemy tego przez godzinę 10. Kobiety mają wyższy próg wytrzymałości na ból. Tak słyszałem kiedyś. Jeszcze raz to pokażę. Kobiety mają wyższy próg wytrzymałości. Ale weź tego nie zaginaj, może on to będzie chciał tak. Przynajmniej tak słyszałem, że jak jest ciąża, no to dziewczyny, że faceci by nie byli w stanie urodzić, bo by tam, nie daje sobie rady. Tylko Arnold Schwarzenegger jest jedynym mężczyzną w historii, który urodził kiedyś w filmie dawno temu. Czy wy myślicie, że kobiety mają też wyższy próg wytrzymałości na ból, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, czy to tak nie wygląda? Piłkarki ręczne na pewno. Ja myślę, że piłkarze i piłkarki ręczne. Mówi się, że piłkarze nożni udają, że ich coś boli, natomiast piłkarze ręczni nie udają, że ich nie boli. Myślę, że tak samo zachowują się dziewczyny na boisku. A faktycznie, jeżeli facet miałby pójść urodzić, to myślę, że ludzi już by nie było na tej planecie. No myślę, że tak. Mogłoby tak być, żeby nas nie było, ale chodzi mi na przykład o taką rzecz, bo wczoraj Kamil Glik bohatersko grał z naderwanym mięśniem i wszyscy mówili, wow, niesamowicie, co za gość, co za twarz. I tak dalej. I oczywiście ja się z tym zgadzam, ale myślę, że my z piłki ręcznej znamy takie historie. Najbardziej taka, która mi zapadła w pamięć jako osobie z Płocka, to że na finale Pucharu Polski, już nie pamiętam gdzie, ale w meczu Iskra Kielce Petrochemia Krzyśkowi Kiślowi złamano nos. Po drugiej stronie był szpital. On wbiegł w tym stroju z zakrwawioną koszulką na izbę przyjęć. Nastawili mu ten nos, zdążył wrócić i rzucić bramkę, która dała Wiśle zwycięstwo. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest miejska legenda, ale ciekaw jestem, czy wam się zdarzyło albo grać, albo mieć zawodniczkę, która właśnie, nie wiem, ze złamanym nosem, podbitym okiem, rozpieprzonym żebrem, ale powiedziała, nie, dajcie mi blokadę, dajcie mi środki przeciwbólowe, będę grała. Różne są zawodniczki, różni są zawodnicy, na pewno tak. No myślę, że daleko nie będziemy szukać. Iwona gdzieś tu jest na zapleczu, ale Iwona na chyba drugą dobę po złamaniu nosa wystąpiła w meczu o brązowy medal. I dlatego przegraliśmy, bo miała złamany nos, który był spuchnięty i nie widziała, nie mogła bronić, tak, niestety wróciliśmy bez medalu. Tak, takie sceny nieraz widzieliśmy. Ja osobiście widziałam kiedyś finał Mistrzostw Polski Juniorek, gdzie Asia Gadzina miała rozciętą twarz, lekarz jej zszył, zaplastrował i dziewczyny, pamiętam, wtedy wygrały medal Mistrzostw Polski. A ty, Monika, z jaką największą kontuzją grałaś? Taką, że naprawdę bolało, no ale uznałaś, że to jest gra warta świeczki. Chyba w meczu grupowym przeciwko Krim Lubliana grałyśmy mecz, który decydował o wyjściu z grupy. I chyba w 15 minucie złamałam palca i do końca grałam ze złamanym palcem. Który to był palec? No, przepraszam, ale tak. Jeszcze Wojs jakieś pytania ma? No. Ja już kończę, dziękuję. To było tyle. Ale to, bo ty prawo, no, ojej, to i rzucałaś tą ręką, tak? Ja nie pamiętam, czy rzucałam, ale byłam na boisku. Ojej. No tak. Dziewczyny, bo wy macie trochę inną ścieżkę i kariery zawodowej, i kariery takiej wcześniej piłkarskiej. To znaczy Monika jest trenerką największego polskiego klubu, w tym momencie najbardziej utytułowanego. Edyta klubu, który jest od kilku lat rewelacją PGNiG Superligi Pań. Edyta ma za sobą karierę taką nie top international level, że tak powiem. Monika, zdaniem Iwony i pewnie też wielu naszych widzów, najlepsza polska obrotowa w historii. Bartosz Jurecki, nie chcę powiedzieć w spódnicy, bo też w spodenkach, no ale absolutnie najwyższy światowy poziom. No z takich dwóch zupełnie, powiedziałbym, różnych środowisk, żeście trafiły na tę ławkę trenerską, nie? To znaczy wydaje mi się, że ta kariera Moniki była trochę bardziej oczywista, w sensie, że czasami tak się zdarza, a w piłce nożnej nawet często, że ktoś, kto był znanym zawodnikiem, dostaje tą swoją szansę trenerską, a u ciebie trochę inaczej. Jak to oceniacie? Tak. Monia, zaczynaj. No faktycznie ja miałam to szczęście, że trafiłam dość wcześnie do Lublina, bo praktycznie po zdaniu matury z pobliskiego Kraśnika przeniosłam się do Lublina i tam zaczęłam swoją taką poważną przygodę z piłką ręczną i tam skończyłam, tam zaczęłam swoją przygodę trenerską. I dla mnie to było oczywiste. Ten klub był jest już prawie od 30 lat w moim sercu i to jest tak, jak swoje dziecko trochę się traktuje. Natomiast jeżeli chodzi o Edzie, myślę, że Edyta ma inne osiągnięcia, bo ma wiele wychowanek, które na dzisiaj grają w Superlidze i no sama mam u siebie w zespole też wychowankę Edyty, także... Myślę, że to też jest bardzo cenne. Tak, ja bardzo szybko skończyłam grać na najwyższym poziomie z powodu kontuzji. Ile lat miałaś? 25. I w sumie to chyba dlatego, że nie umiałam sobie emocjonalnie poradzić z tym, żeby skończyć przygodę ze sportem. Zostałam trenerem, bo nie miałam takich planów wcześniej, ale zupełnie nie umiałam się odnaleźć w rzeczywistości pozasportowej. Teraz tego nie żałuję, bo w moim wieloletnim doświadczeniu prowadziłam tak naprawdę wszystkie grupy młodzieżowe, kadry wojewódzkie, kadry narodowe, pierwsza liga, druga liga, superliga, ale myślę, że to jest fajne doświadczenie, które bardzo mi pomaga aktualnie w Superlidze. Dlaczego w ogóle piłka ręczna? Bo tak, bądźmy szczerzy, no nie jest to dyscyplina, o której małe dziewczynki rozmawiają między sobą, jak są małe. Bawią się tam w domkiem dla Barbie. O, ja to bym chciała być kołową albo tam, nie wiem, rozgrywającą. No, jak trafiłyście? Ja cię zaskoczę, bo ja już w wieku 2 lat chodziłam z mamą na treningi. Mama była piłkarką ręczną. Tak, także wszystkie obozy, czyli mecze, zostaje w rodzinie i zostało przekazane. Dla mnie było to naturalne. Oczywiście myślałam, że zaczynam od tenisa stołowego, bo pojechałam kiedyś w szkole na zawody i pan trener zaprosił mnie na trening. Poszłam, ale nie mogłam znaleźć wejścia na halę i wróciłam do domu i już zostałam przy piłce ręcznej. I tak straciliśmy grupę w spódnicy po prostu, no niestety. Tak, na pewno. A czy ty byłaś takim bąblem, który właśnie w przerwach meczu ledwo unosił tą piłkę i tam jednym z tych dzieci właśnie zawodników i rzucał i próbował, tak? A ja myślę, że tak, że byłam taką maskotką drużynową, bo byłam jedynym dzieckiem w drużynie wtedy, więc na pewno tak, ja tego nie pamiętam, no ciężko, żebym pamiętała po tylu latach. Moja pamięć jest dobra, ale nie aż tak. No ale... A ty, Edyta? Ja wychowałam się w małej miejscowości, więc bardzo często wygląda to w ten sposób, że ten trener, który jest bardzo zaangażowany w jakąś pracę, wychwytuje jakieś utalentowane dzieci, utalentowaną młodzież i między innymi, bo ja pochodzę spod Ciechanowa i między innymi w Ciechanowie zaczęłam moją przygodę z piłką ręczną, bo po prostu komuś bardziej na tym zależało niż trenerom innych dyscyplin sportu. To są takie fajne historie, tak, nie? Tak. Czysty przypadek decyduje często, nie? Jak jest tam w okolicy, na przykład, nie wiem, biegi przełajowe i on tych wszystkich ludzi ciśnie na te biegi przełajowe i potem jakiś mistrz tego powstaje. Natomiast jeżeli chodzi o Edytę, to trochę inaczej niż u Moniki, bo u niej jest tak, że to syn poszedł w ślady rodziców i zaczął grać w piłkę ręczną. Jeżeli kojarzycie Maćka Majdzinskiego, naszego reprezentanta Polski i chłopaka, który ma za sobą chociażby mecze w Bundeslidze, to nie jest gdzieś tam, powiedziałbym, przypadkowa zbieżność nazwisk, tylko tak, Edyta jest jego mamą, tego 26-latka hasającego po parkiecie, choć jak ja usłyszałem, że ty masz 26-letniego syna, to pomyślałem, no gdzie przecież... Jeszcze parę dni do urodzin. No ale rocznikowo, tak? Bo jednak jako dziennikarze rocznikowo. Czy on w związku z tym też było tak, że był trochę skazany na piłkę ręczną, no bo tam w Kwidzynie to jest absolutnie sport numer 1. Sam byłem jako komentator z Płocka i tam obrażali mnie, że spadaj do domu, tak? Więc wiadomo jak jest, ale tak serio, to był skazany? No on był skazany niestety na dzieciństwo z matką, która uwielbia piłkę ręczną, więc też całe dzieciństwo, jakieś wszystkie obozy cały czas spędzał ze mną na hali i nieraz moje zawodniczki, które miały problem z tym, że Maciek biega w trakcie, jak my trenujemy elementy kontrataku po hali, biegał mały Maciek i ja im zawsze tłumaczyłam, ponieważ nie mogłam Maćka utrzymać gdzieś tam z boku, nie byłam w stanie tego zrobić, to ja im zawsze tłumaczyłam, że muszą patrzeć, co się dzieje, te same decyzje trudne podejmują w trakcie meczu, po prostu muszą patrzeć i nie wpaść w tego Maćka i dalej trenować. A jak Maciek wyrósł na przystojnego, wysokiego młodzieńca, to zdarzyło się na przykład, że któraś z zawodniczek, nie wiem, Kobierzyc albo w Trójmieście podeszła i powiedziała: panie trenerko, jest taka sprawa, numer do syna bym chciała, czy niekoniecznie? Ale też musimy się Maćka zapytać, jak on tam miał przygodę, ale wiadomo, w tym środowisku piłki ręcznej wszyscy się znają i Maciek ma wiele koleżanek z piłki ręcznej. No dobrze. Ale teraz nie możemy zapytać, znaczy nie możemy nie zapytać, jak już jesteśmy przy temacie Maćka, jak u niego rehabilitacja wygląda, no bo ostatni mecz rozegrał w styczniu 2021 podczas Mistrzostw Świata w Egipcie. Od tego czasu rehabilituje kolano. Tak, rehabilituje kolano. Jesteśmy już pod koniec tej rehabilitacji, natomiast to jeszcze nie jest ten idealny stan, na który Maciej czeka. Cały czas czekamy, aż to kolano będzie w super dyspozycji, a wiadomo, że u Maćka to nie jest pierwsza kontuzja, więc cały czas jest Maciej na etapie rehabilitacji, ale myślę, że to już jest końcówka. Jesteś chyba też na takim etapie, to sobie rozmawialiśmy przy make-upie, że no jakby na dwa etaty musisz się stresować, bo nie dość, że tą swoją karierą trenerki i walką o medale w PGNiG Superlidze, no to jednak matka zawsze będzie się nastawiać na pierwszym miejscu. No niestety, niestety. To nie są fajne odczucia, jak syn ma kontuzję, jak coś mu dolega. Myślę, że czasem nawet ja bardziej od niego się denerwuję tą sytuacją. Ja zawsze przytaczam przykład w takiej sytuacji Adama Wiśniewskiego. 3 razy zerwane więzadło krzyżowe, 1 kolana i potem jeszcze 10 lat świetnej kariery. Maćkowi musimy życzyć tego samego. Pokażmy taką grafikę, która pokazuje sukcesy Montexu Lublin i tego, jak ta drużyna kiedyś wyglądała. Maciek jest tutaj najmłodszy z naszej 4, więc nie może tego pamiętać. Dla mnie Montex Lublin równa się Wioletta Luberecka. Ona była mała, ale zwrotna, szalona, taki Krzysztof Kisiel tamtej drużyny. Ja wtedy w Płocku uwielbiałem Krzysztofa Kisiela i zawsze jak patrzyłem na to, jak się Wiola Luberecka bije na środku, to pomyślałem, wow, niewysoka, a taka zadziorna, że nie chciałbym gdzieś tam próbować jej blokować w obronie, bo dostałbym w ryj i bym się złożył jak szwajcarski scyzoryk. To była wielka drużyna dziewczyny, bo teraz widzimy te sukcesy. Możemy nazwać, że to było takie Vive Kielce żeńskiej piłki ręcznej w Polsce? Może do Vive nam brakowało, no bo widać, że Vive to jest naprawdę top topów. Ale przepraszam, że ci przerwę, ale tak patrząc pod kątem osiągnięć, no to i Vive, i wy wygrałyście europejskie rozgrywki. No co prawda nie Ligę Mistrzów, nie? Tak, oczywiście, no ale mimo wszystko to jest jednak... No na wtedy był to największy sukces, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Myślę, że naszym największym szczęściem było to, że tworzyliśmy super zespół. że miałyśmy fajny kolektyw, że dobrze czułyśmy się ze sobą, że ta piłka ręczna to był dla nas fan. Że to nie była praca, nie, no nie wiem, jakieś wyrzeczenia, tylko że szłyśmy z wielką przyjemnością. To jest chyba w ogóle droga do mistrzostwa, ale też do tego, żeby były wyniki, nie? Że jest ta atmosferka w drużynie, że ty chcesz przyjść na trening, nie myślisz, że o Jezu, jakiś dupek czy jakaś małpa, której nie chce oglądać w szatni, znowu tam będzie, chociaż wiadomo, że cały zespół nigdy nie będzie się kochać, ale że po prostu wstajesz rano, masz jokera na gębie i chcesz iść do szatni i trenować, nie? Ja myślę, że tak, że to dzięki atmosferze kilka z nas naprawdę w bardzo późnym wieku skończyło granie, bo chyba bez tej atmosfery i bez tego czucia, że jest się częścią czegoś fajnego, no byłoby to nie do wytrzymania, żeby grać do wieku 38 lat chyba. Tym bardziej, że często mamy jakąś presję, taką jedni mniejszą, drudzy większą, ale właśnie ta atmosfera, to, że jesteśmy sportem zespołowym, pozwala sobie z tym radzić. Zdecydowanie. A czy obecny zespół MKS FanFloor Perła Lublin to jest drużyna, która jest na dobrej drodze, żeby kiedyś te sukcesy Monteksu powtórzyć? Ty widzisz takie światełko w tunelu, żeby być poza kandydatem takim żelaznym do Mistrzostwa Polski, być też drużyną, która może się liczyć w Europie? Czy jednak to jest tak, że ta Europa nam uciekła? Ja pytam o to dlatego, bo no nie każdy musi śledzić, jak wygląda w tej chwili europejska piłka ręczna i wiesz, no ludzie patrzą na Vivę, patrzą na Wisłę, że oni są blisko tych Final Four, wręcz w przypadku Vivę wygrywają duże turnieje i mogą się zastanawiać, a jak to wygląda w przypadku pani, jaka to jest odległość? No faktycznie ta Europa nam odjechała, myślę, że głównie finansowo. Jednak warunki finansowe, jakie są proponowane zawodniczkom na zachodzie, zawodniczkom topowym, jest dla nas zaporą nie do przejścia. Jaka to jest kasa mniej więcej miesięcznie w euro? No najlepsza zawodniczka zarabia chyba, nie wiem, około 18-20 tysięcy euro. No, czyli więc dla nas to jest... Bidy nie ma. Nie, bidy nie ma. Bidy nie ma. No jest to dla nas na razie próg nieosiągalny. Czyli finanse traktujecie jako taką rzeczywiście największą zaporę do tego, by podgonić Europę? Na pewno, żeby liczyć się w Europie, trzeba wzmocnić zespół topowymi zawodniczkami. U nas w Polsce mamy 8 zespołów. Ten rynek zawodniczy nie jest aż tak szeroki, żeby móc wybrać jedną czy dwie zawodniczki, które będą decydowały o sile zespołu. Natomiast uważam też, że jeżeli chcemy sprowadzać zawodniczkę z zagranicy, to musi być to wartość dodana. Musi być to wartość dodana do zespołu. Przynajmniej a nie tylko o kilkadziesiąt pewnie procent lepsza od swojej ewentualnej zmienniczki z Polski. Tak, powinna być, tak. Jeżeli ma zająć miejsce zawodniczce, która jest Polką, powinna być zdecydowanie lepszą zawodniczką. A nie myślałyście, żeby zbudować, wiesz, taki zespół w stylu jak robi MT Melsungen w Niemczech, że ich się tam nazywa MT Niemcy czy TBV Niemcy, żeby po prostu wziąć, postarać się najlepsze polskie zawodniczki sprowadzić do jednej ekipy i zrobić taką trochę reprezentację Polski grającą w Lublinie? To jest w ogóle możliwe w polskich realiach, czy bez szans? No myślę, że na dzisiaj mamy kilka zespołów, które chcą opierać zespół o najlepsze zawodniczki w Polsce, więc ciężko będzie te zawodniczki skupić w jednym zespole. Myślę, że kiedyś właśnie za tych najlepszych czasów Monteksu tak właśnie było, że większość tych najlepszych była w jednej drużynie. Teraz i Zagłębie Lubin, i Edyty Kobierzyce no, starają się jednak te perełki polskie wychwytywać też. Na czym polega fenomen Kobierzyc? Bo to jest już teraz klub uznany w naszej lidze, taki, że ja nawet jak przez chwilę nie śledziłem jakiś czas temu piłki ręcznej kobiet, to dochodziły mnie te słuchy, że jest jakaś tam drużyna, no już nie jakaś tam, tylko drużyna z Kobierzyc, która walczy z najlepszymi i która u siebie jest w stanie każdemu skopać tyłek. Ja się cieszę, że teraz już kibice piłki ręcznej wiedzą, gdzie leżą Kobierzyce. To jest dla mnie super. Nie muszą w Google tam sprawdzać. Nie muszą sprawdzać. Myślę, że jeszcze 5-6 lat temu stworzyliśmy jakiś plan perspektywiczny. Konsekwentnie chcieliśmy go zrealizować. Oczywiście stworzenie dobrej drużyny w tym kraju to nie jest praca jednoroczna. Chyba że ma się bardzo duży budżet, to wtedy można to próbować robić. Na pewno był to plan wieloletni, który się udał. Uważam, że super zespół się rozwinął w przeciągu tych kilku lat. Ma swój charakter, zawodniczki rozwijają się indywidualnie w tym zespole, rozwija się zespół i zdobywamy sukcesy. Jestem z tego bardzo dumna. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego tematu budowania zespołów, bo zauważam taką jedną rzecz, że i twoja drużyna musicie się tak naprawdę sezon, co 2 lata mierzyć z tym, że te topowe zawodniczki, czołowe zawodniczki zmieniają klub. Bo nawet patrząc pod kątem ostatniego lata, Kinga Jakubowska przeszła z Kobierzyc do Lubina, z Lublina wyjechała Ola Rosiak, Natalia Nosek, Dagmara Nocu, Magda Balsam. Pokażmy tę grafikę z transferami z Superligi do Superligi teraz, to też będzie fajne. Tak, bo to jest w sumie nawiązanie też trochę już do tego. Na ile właśnie to jest też jeszcze dla was problem w tym, by rzeczywiście stworzyć coś stałego, by nie było tak, że no dobrze, wykonujemy w tym sezonie krok do przodu, ale tak naprawdę ze startem następnego sezonu startujemy nie z tego samego miejsca, tylko znowu się cofamy. Taką przebudowę, jak przeszliśmy po tamtym sezonie, to chyba była największa od początków istnienia chyba tej drużyny. Albo jedna z największych. Ja sobie nie przypominam, że... Przypomnij, ile zawodniczek wyjechało, ile przyjechało? Chyba 7 wyjechało. Jak mi się wydaje, nie będę teraz na szybko liczyć, ale wydaje mi się, że 7. Natomiast no, ta przebudowa jeszcze trwa. Tak jak Edyta powiedziała, budowanie zespołu to nie jest proces... To jest chyba taki proces, który ciągle trwa tak naprawdę. Tak. On się zawsze może coś zmienić, zawsze będzie trwał. Tak. Natomiast jeżeli jakaś zawodniczka zaczyna grać dobrze, zaczyna być dostrzegana w Europie, dostaje dobre propozycje z topowych klubów, no to też ciężko powiedzieć nie jedź. Jak najbardziej niech dziewczyny jadą, niech próbują swoich sił, niech zobaczą, jak to jest grać za granicą. Tym bardziej, że macie pewnie też świadomość, że tak naprawdę to reprezentacja jest siłą napędową dyscypliny, a żeby podnosić poziom gry reprezentacji, no to te zawodniczki przynajmniej teoretycznie powinny grać w lepszych klubach, w lepszych ligach, żeby regularnie rywalizować na tym wysokim poziomie. Ja myślę, że takim marzeniem chyba nas wszystkich trenerów w Superlidze to jest zbudowanie mocnej polskiej ligi. I tutaj jest pytanie od naszego widza, Michaelo RS. Jakie zdanie mają panie na temat reorganizacji żeńskiej PGNiG Superligi? Czy byłoby to z korzyścią dla rozwoju piłki ręcznej kobiet? Czy powiększenie ligi obniżyłoby poziom sportowy? No właśnie, czy jaka jest waszym zdaniem optymalna liczba w tym momencie? Na stać na ligę 10, 12, 14 drużynową, czy te 8 to jest na ten moment najlepsza liczba? Ja myślę, że organizacyjnie byłoby to super. Natomiast trzeba się zastanowić, jak wyglądamy sportowo, czy te 10 drużyn utrzyma poziom sportowy naszej Superligi. No bo właśnie, bo jak przy 8 ostatnia ekipa z Kielc ma 4 punkty zdobyte w 19 meczach, no to się niestety pytanie nasuwa samo, czy 10 by dało radę. No, ale ja absolutnie uważam, że zespół z Kielc jest zespołem, w którym jest mnóstwo uzdolnionych zawodniczek. Nie jest to jakaś wielka przepaść, naprawdę trzeba się postarać, żeby rywalizować z tym zespołem. I tutaj jest najważniejsze pytanie, czy sportowo jesteśmy w stanie stworzyć większą ilość zespołów w Superlidze, bo na pewno jeżeli chodzi o prestiż Superligi, o to, żeby to się rozwijało organizacyjnie, to jak najbardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby było większa ilość zespołów. Monika? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że liga oparta na 8 zespołach, gdzie gra się tylko z 7 przeciwnikami, nie jest atrakcyjna. Przynajmniej w moim odczuciu na dzisiaj, tak? Bo gramy 4 rundy i ciągle kisimy się, tak mówiąc. Ale masz mniej roboty, bo taktycznie nie musisz nowych zespołów rozpracowywać. Tak, tylko że jak się wchodzi już 4. raz do zespołu przed meczem z tym samym przeciwnikiem, no to czasami się człowiek zastanawia, co tu takiego powiedzieć, żeby jeszcze powiedzieć coś, nie wiem, może nie nowego, ale jak zmotywować zespół, co powiedzieć, czegoś, czego się jeszcze wcześniej nie powiedziało, czy się wszystko już powiedziało, czy wszystko wiemy. Także ja uważam, że 10-12 zespołów by było super. Natomiast poziom sportowy to jest druga kwestia, to co podnosi Edyta, że to też jest ważna sprawa. Moi drodzy, a propos PGNiG Superligi mężczyzn i kobiet, 20. seria gier za nami, tam naprawdę było bardzo, bardzo ciekawie, kilka spotkań na styku. Ja miałem okazję i przyjemność komentować mecz Wybrzeża z Chrobrym, który się zakończył rzutami karnymi. Zapraszam was teraz na taki przegląd tego, co się działo i za chwilkę wracamy do naszych miłych rozmówczyń. W pierwszym meczu obu ekip w Płocku Wisła wygrała tylko 1 bramką. Kibice liczyli więc, że rewanż będzie naprawdę emocjonującym spotkaniem. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Nawciarze byli w tym meczu o klasę lepsi od rywali. Głównie za sprawą znakomicie interweniującego Adama Morawskiego, którego wybrano MVP spotkania. Swój dzień miał też w Puławach inny reprezentant Polski, Przemysław Krajewski, który rzucił 9 bramek. Ostatecznie nawciarze wygrali w nowej atrakcyjnej hali Azotów 32-24. Pokrzepieni pierwszą wygraną w tym roku ze Stalą Mielec, zawodnicy Marcina Lijewskiego jechali do Tarnowa po 3 punkty. Górnik wszedł w to spotkanie bardzo dobrze, już w 6. minucie prowadził 6-2, a potem kontrolował przebieg wydarzeń na parkiecie. Gospodarze słabo weszli również w drugą połowę. Po bramkach Gogoli, Dudkowskiego i Artemenki goście prowadzili już 19-13. Ostatecznie zwyciężyli 31-26, rewanżując się tym samym Unii za jesienny mecz, który zakończył się remisem po 26, ale potem rzuty karne lepiej wykonywali tarnowianie. Mecz lepiej rozpoczęli kwidzynianie, którzy po golach Landzwojczaka i Zieniewicza prowadzili 2-0. Wyrównana walka trwała do 18 minuty, kiedy Vive prowadziło 10-9. Potem kielczanie dzielili i rządzili na parkiecie. MMTS fatalnie wyglądał, szczególnie w drugiej połowie, kiedy to przez 19 minut zdobył zaledwie 1 bramkę przy aż 12 rywali. To w dużej mierze zadecydowało o wygranej wysokiej Kielczan 35-23. To było bardzo emocjonujące i wyrównane spotkanie. W szeregach gospodarzy wyróżniali się rezerwowy golkiper Chmieliński, który zamurował bramkę, a także skuteczny z drugiej linii Wróbel. U gości dobry dzień mieli przebojowy rozgrywający Paterek i lewoskrzydłowy Styrcz, a także bramkarz Derebiankin. Po 60 minutach gry mieliśmy remis po 26. Rzuty karne lepiej wykonywali gospodarze, a zwycięstwo zapewnił im doświadczony rozgrywający Sulej. Karnymi pachniało też w Mielcu. Podrażniona porażką w Zabrzu ostatnia w tabeli Stal od samego początku postawiła twarde warunki drużynie Pawła Nocha. W jej szeregach mógł się podobać m.in. doświadczony 39-letni Sobót, który zdobył 6 bramek. W zespole gości też nie brakowało jednak skutecznych strzelców, takich jak Góralski, Adamski i Szpera, czyli autorzy odpowiednio 7, 6 i 5 trafień. Ostatecznie m.in. dzięki nim Energa wygrała 30-29. Faworytem starcia w Piotrkowie Trybunalskim była oczywiście prowadzona przez Bartosza Jureckiego rewelacja tego sezonu. Pierwsze minuty tylko to potwierdziły. Kilka trudnych piłek odbił najlepszy zawodnik Ludego, Ligarzewski, a jego koledzy z drużyny dzięki skutecznej grze wygrywali po kwadransie 9-6. Potem coś w szeregach gospodarzy się zacięło, a zespół Rafała Białego złapał wiatr w żagle. W efekcie szczecinianie wygrali niespodziewanie 32-30 i to mimo tego, że w trakcie spotkania zmarnowali 2 karne. Ta wygrana jest bezcenna w walce o utrzymanie. Eksperci przewidywali, że to będzie ciekawe, wyrównane spotkanie i mieli rację, bo od samego początku oba zespoły pokazywały olbrzymią determinację, ale i podobny poziom. Błyszczeli bramkarze Schodowski i Malcher. Ten pierwszy odbił 16 piłek, ten drugi 15. Marcin był więc od Adama o 1 interwencję lepszy, podobnie jak Zagłębie okazało się lepszy od rywali o 1 gola. W tym zaciętym meczu padło ledwie 41 bramek, a Zagłębie ostatecznie wygrało 21-20. W meczu pierwszej z ostatnią drużyną tabeli faworyt mógł być tylko jeden, FanFloor Perła Lublin. Przed spotkaniem zastanawiano się nie czy drużyna Moniki Marzec wygra, a iloma bramkami. Gospodynie zwyciężyły ostatecznie 15 trafieniami, 38-23. Przyjezdne prowadziły tylko na początku, gdy wynik meczu otworzyła Rosińska. Najlepszą strzelczynią w ekipie z Kielc była jednak tradycyjnie Więckowska, która rzuciła liderkom PGNiG Superligi Pań aż 8 bramek. Dużo bardziej wyrównanego meczu spodziewaliśmy się w spotkaniu Młynów Stoisław Koszalin i Startu Elbląg. W momencie przystąpienia do rywalizacji zespoły miały taki sam bilans zwycięstw i porażek, z tym, że Start zgromadził dotychczas o punkt więcej. Zespoły schodziły do szatni przy rezultacie 17-16 dla przyjezdnych. Wcześniej z parkietem pożegnała się kapitan Choromańska, która dostała czerwoną kartkę za atak na twarz rywalki z Młynów. Mimo że kwadrans przed końcem Start miał przewagę 5 bramek, to ostatecznie Elblążanki wygrały tylko 31-30. W meczu kolejki Eurobut JKS Jarosław podejmował wiceliderki tabeli, czyli zawodniczki Zagłębia Lubin. Gospodyniom nie szło od początku tego spotkania. Już w piątej minucie przegrywały 1-4, skutkiem czego trener Rejdar Mojstad poprosił o czas. Ten nie przyniósł spodziewanego efektu. Dominacja miedziowych nadal była wyraźna, a bramkę dla Zagłębia rzuciła nawet bramkarka Maliczkiewicz. A że jej koleżanki też nie zwalniały tempa, to po pierwszej połowie lubinianki prowadziły 19-10. W drugiej jeszcze powiększyły swoją przewagę i ostatecznie zwyciężyły 36-25. Zawodniczki z Kobierzyc wychodziły na parkiet nieco ponad godzinę po porażce Jarosławianek. Zdawały więc sobie sprawę, że w przypadku wygranej z Piotrkowią uzyskają nad rywalkami 3 punkty przewagi. Przyjezdne nie zamierzały jednak ułatwiać zadania drużynie Edyty Majdzińskiej. W 33 minucie prowadziły nawet 16-13. W tym czasie gospodynie zacięły się strzelecko na prawie 7 minut. Ale kiedy się odblokowały, pozostawiły rywalki daleko w tyle. Ostatecznie Kobierzyce wygrały 26-23. Co ciekawe, w tym meczu było 9 karnych i wszystkie zamieniono na bramki. Jak robiłem skrót z tego spotkania, no myślałem, że trenerka Majdzińska wskoczy na parkiet tam po prostu. O, tu teatr gestów. Zobaczymy, czy będzie taka twarda tutaj. Zapraszam pani Edyto, bardzo tutaj pełen oczekiwań. Blaze spot. Była próba, która wypadła obiecująco. Przypomnę, jak wygląda teraz zasada. Nie ma punktów karnych, nie liczymy złych uderzeń. Po prostu kto pierwszy trafi 60 razy w ciemno-niebieski. Ja liczę na to, że kobiety będą lepiej ten ciemno-niebieski od jasno-niebieskiego od mężczyzn rozpoznawać. Start on hit, czyli uderz w cokolwiek, żeby zacząć zabawę i się bawimy. Ciemno-niebieski, prawy dolny, dajesz raz, no co dajesz, musisz mocniej. Mocniej, jest, okay. Masz, tak, drugi, okay. Tak, jest, lecimy z tym koksem. Dawaj, ja! Na razie 4, powiem ci tak, trzeba przyspieszyć trochę. Przyspieszyła, jest ambicja. O, Monika. Dawaj. Góra. Lewa, o tak. Dobrze. Dół. Nie. Góra, tak. Dół. Dobrze, że nas was nie musi potem grać, bo byście mogły mieć problem z rękami, bo to trochę boli. 17 na razie, jeszcze sporo. Dawaj, Jedziu. Musisz przyspieszyć. Tak. To też jest w sumie sposób, można walić w każdy. No tak. Jak już nie ma tych punktów karnych, ale każdy niebieski na pierwszej. Ciekawe, jakbyś tylko uderzał w jeden. Ile czasu to zajmuje, żeby się tam pojawił niebieski? Ciemny niebieski. Edyta, ciemny. To on właśnie, to jest tak, prawy górny. Prawy górny. Środek. Tak. Dół. A za szybko. Jeszcze trochę. Powiem wam tak, dzidzie będzie ciężko wyprzedzić, ale Patryk Rombel jeszcze jest w zasięgu, tylko trzeba przyspieszyć. Nie stresuj się. Jest rozgrzewka trenerki. Pajacyki poprosimy. Skip A, skip B. Dobrze. Edyta jeszcze walczy. Jeszcze 15. Tam z bliska naprawdę nie widać różnicy między jasnym a ciemnym. Trzeba blisko stanąć. Ona się już zmachała nawet trochę, ale walczymy. Jeszcze 12. Doł. Tu, tak. Dawaj, Jedziu! Dół! A wy macie takie w ogóle ćwiczenia na tych, czy nie? Nie macie grzybków, dobrze. Czuję, że to się może już dzięki Bogu nie musimy ćwiczyć. Ale nie, myślę, że teraz swoim zawodnikom dajecie, wiesz, takie... Ostatni, będziesz poniżej 2 minut, dawaj, jeszcze jeden. Jest, 2-0-1, no niestety, Edyta, zmachałaś się trochę? Prawie, nie no, mam problem, bo nie rozróżniałam tych 2 kolorów. No właśnie. No bo blisko to faktycznie nie widać. Powiedzmy dlaczego, bo chodzi o wadę wzroku. Mam okulary takie, masz ile dioptrii? To nie jest dużo, ale te okulary, przy tych okularach widzę z daleka, z bliska mam problem. No dobrze. Dobrze, Monia musi honor żeńskiej piłki ręcznej. Tutaj jest mobilizacja, że na najlepszy wynik. Tak jest. Dawaj, Monia. Przesuńcie się trochę, Edytka, się odsuniemy trochę, bo zasłaniamy. A nie, ten kurczak. Góra. Jest, idzie. Podbłysk idzie, dawaj. Dobra. Nie ten. Ale tempo jest niezłe. Dobra. Już 10. Dobra. Tu. Nie to. Góra. Tu. Góra. To są emocje. Ja nienawidzę przegrywać ich. Słuchaj, z Jureckim i tak nie wygrasz, ale dawaj. Nie ten. Góra. Tak. Dół. Prawo. Słuchaj, na razie międzytas masz szybszy. Dawaj. Od Edyty. Idziesz na półtorej minuty. Możesz wyprzedzić Patryka Rombla, zasuwaj. Nie stresuj mnie. Dobrze, nie będę ci. W domu Romblów co się musi dziać teraz, wyobrażam sobie. Panika. Patryk Rombel już z taką papierową torbą na głowie. Nie, kurczę. Patryk na pewno kibicuje, żeby wygrała. Ileż bo wszyscy trenerzy to jedna rodzina. Jeszcze 7, tak. Jeszcze 7. Dawaj. Jezu, ile jeszcze? 4. Dawaj. Czemu tak dużo? Dawaj. Mówisz 7 i jest 4 cały czas. Dziennikarze kłamią, to nie wiedziałeś. Koniec! 1:32, brawa! Super! Jest przed Patrykiem Romblem Monika Marzec. W domu Rombla teraz krzyczą: kobieta mnie bije. Jest, macie to, brawo. Mamy to. A propos, czy którejś z was marzeniem jest, zaraz się będziemy łączyć z Michałem Daszkiem, jeszcze to pytanie zadam. Sobie już grał? Nie, to ja nacisnąłem, no właśnie. A mógłbyś spróbować. Chciałaby to któraś z was męską drużynę poprowadzić, czy zupełnie nie? No ja prowadziłam, co prawda amatorsko. Ale mówię takiej, wiesz, przynajmniej pierwsza liga na przykład. Myślę, że to jest całkiem inna praca. Dużo łatwiejsza, jeżeli chodzi o... Dużo łatwiejsza? Tak, dużo łatwiejsza, jeżeli chodzi o tą stronę pozasportową. Faceci są zero-jedynkowi. Jezu, przepraszam, ale się zmęczyłam, naprawdę. To jest moja pierwsza aktywność od 11 lat. To ty odetchnij, ja nie tam powie na razie. Ona z mężczyznami, że tak powiem, za pan brat, syn grał, no i związana rodzina z piłką ręczną. Kiedyś przez chwilę też pomagałam koledze w prowadzeniu drużyny. Wprawdzie to byli młodzice, ale to była super praca. Myślę, że z mężczyznami o wiele łatwiej się pracuje. Myślę, że tak jak powiedziała Monika, mężczyźni są zero-jedynkowi, mają w niektórych sytuacjach mniej emocji, nie roztrząsają wielu problemów, są bardzo zadaniowi, także myślę, że to jest łatwiejsza praca. Zresztą moi wszyscy koledzy, którzy pracują i są trenerami mężczyzn, mówią, że nie byliby w stanie pracować z kobietami, że powinniśmy mieć specjalny dodatek do pracy. Ale same jesteśmy kobietami, także nic. Ale największa taka, może nie największa różnica, ale największa trudność w tym, by zapanować nad drużyną kobiet w takim razie, no bo jeżeli mówicie, że u facetów byłoby to łatwiej, no to co sprawia, że u kobiet jest tak trudno? A wiadomo, że kobiety często łączą rolę matki i rolę zawodniczki. I tutaj myślę, że trzeba dużej elastyczności. Dużej wyrozumiałości. Tak, wyrozumiałości, ale my jako kobiety też wiemy, że dziecko zawsze jest najważniejsze. Że jeżeli dzieje się coś z dzieckiem, to nie ma nic ważniejszego. Żaden trening, żaden mecz nie jest ważniejszy od dziecka. Moi drodzy, jest już z nami Michał Daszek, Orlen Wisła Płock, klub, który 2 razy w tym roku zdobył już Niemcy. Najpierw podbili Berlin, teraz podbili Lemgo i niemalże prosto z samolotu, nie zdążył wysiąść już, połączył się z nami na Skype. Jeszcze jest w stroju, się nie zdążył przebrać od wczoraj. Takie emocje. Michał Daszek, witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest, mój drogi, w takim meczu jak wczoraj przyjechać i drużynę jednego z najbardziej znanych w historii skrzydłowych w piłce ręcznej, Floriana Kehrmana, zlać w Lemgo? Fantastyczne uczucie, tym bardziej, że spodziewaliśmy się, że nie będzie to łatwy mecz i ten rezultat, który udało nam się osiągnąć w Lemgo, myślę, że jest bardzo pozytywny w kontekście rewanżu w Płocku. No ja mówiłem, jako człowiek, który przez lata komentował Bundesligę, że jak wygraliście z Füchse w Berlinie, to wygracie z Lemgo na wyjeździe. Ja wiem, że mecz meczowi nierówny, ale jednak uważam, że potencjał Füchse jest o 20–30% wyższy. Zgoda czy nie do końca? Myślę, że Füchse koniec końców jest lepszym zespołem. Myślę też, że są pewne różnice w tych zespołach i powiem szczerze, że obawiałem się tego meczu z Lemgo, bo oni grają bardzo fizycznie i bardzo... dużo biegają i miałem tutaj pewne obawy, czy będziemy w stanie wytrzymać ich tempo przynajmniej w tym pierwszym meczu, więc myślę, że tutaj duży pozytyw z naszej strony, że nam to się udało. Oczywiście też swoją grą zmusiliśmy ich do tego, aby tych kontr, tych ataków pozycyjnych mieli jak najmniej, ale taki mieliśmy plan na ten mecz i to się udało zrealizować, więc myślę, że z tego trzeba się cieszyć. Michał, w drugiej połowie była taka kapitalna scena, kiedy była przerwa w grze i ty wymieniłeś słowa jakieś z Florianem Kehrmannem. Co wtedy mówił do ciebie niemiecki trener? Pytał, jak to, słuchaj Michał, powiedz mi, jak to jest być takim dobrym prawym rozgrywającym, jak się jest nominalnie prawoskrzydłowym, no bo Kehrmann też grał na tej pozycji. Tak, myślę, że to było w sytuacji, gdzie trener zespołu z Lemgo domagał się, aby tam po prostu nie było odgwizdane przewinienie i akcję wcześniej sędziowie gwizdali mi błąd kroków i po prostu ja tutaj zagadałem, że może faktycznie tego faulu nie było, ale sędziowie oddali mi za tym błąd kroków, którego według mnie też nie było. Myślałem, że zagadałeś do niego i powiedziałeś: Was ist das? Ein, zwei, drei. Kroki, nic nie było, o co ci chodzi, człowieku, daj sobie spokój, nie? Całe szczęście jest trener Florian Kehrmann, bardzo dobrze rozmawia w języku angielskim, więc tutaj nie było kłopotu, bo mój niemiecki jest na bardzo podstawowym poziomie. Jak ty oszukałeś system, drogi Michale? Bo znamy przypadki zawodników występujących na boku rozegrania, jak Christian Zeitz, jak Albin Lagergren, jak Magnussen, którzy mają po 185-186 cm wzrostu i to przyjmowane było jako takie minimum, mi się wydaje, przez lata dla bocznego rozgrywającego. Natomiast ty niejako z konieczności musiałeś grać na tej pozycji. Musisz grać, bo to jest czas teraźniejszy, między innymi w związku z kontuzją syna obecnej tu Edyty, czyli Maćka Majdzińskiego, na połówce. I nie dość, że sobie radzisz, to zdaniem wielu radzisz sobie na poziomie światowym. Zacznę od tego, że no, nie mi to oceniać, moją postawę. Ja cieszę się, że ludzie doceniają to, ile wkładam zaangażowania w tą grę na rozegraniu. Dużą łatwością, dużym ułatwieniem jest dla mnie to, że czy w kadrze, czy w klubie posiadam zawodników na lewym rozegraniu z rzutem z tyłu, więc ta gra jest urozmaicona. Wiem, że w pewnych sytuacjach meczowych po prostu ci obrońcy muszą wychodzić do tych, którzy mają rzut z tyłu i robi się więcej miejsca dla mnie do gry jeden na jeden. I myślę, że tutaj największe zasługi należą się trenerom, że oni to potrafią wykorzystać. Oczywiście tutaj jakby ciało też się musiało przyzwyczaić do tych innych obciążeń meczowych, ale myślę, że na dzień dzisiejszy jest już przyzwyczajone i jeżeli wrócę do gry na skrzydle, no to na pewno będzie mi się ciężko przestawić. No właśnie, bo ty o sobie już teraz myślisz bardziej jako o skrzydłowym, który jest przesunięty z konieczności na prawe rozegranie, czy jako o prawym rozgrywającym, który już by nie chciał wrócić na skrzydło? To się da jakoś opisać? Szczerze nie myślę o tym jeszcze. Cieszę się, że mogę grać na rozegraniu, bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, jak już tutaj jestem na tej pozycji kilka sezonów, że gdy wrócę na skrzydło, może być troszeczkę nudniej. Także cieszę się tym, że jeszcze jestem na rozegraniu i jestem w stanie pokazać, że również niżsi zawodnicy są w stanie grać w piłkę ręczną na pozycji rozgrywającego. Michał, czy ta forma, w której teraz jest Wisła, w której wy jesteście, to jest najlepsza forma, jaką ty pamiętasz jako zawodnik płockiej drużyny? No bo tak patrzę na ostatnie wasze wyniki, no to przejechaliście się po Azotach w Puławach, wygraliście w Berlinie, wygraliście w Lemgo. No gracie w ostatnim czasie naprawdę bardzo dobrze. Zawsze wielką niewiadomą jest powrót po tych przerwach reprezentacyjnych, bo oczywiście wszyscy zawodnicy, którzy biorą udział w tych przerwach na zgrupowania kadr narodowych, mają przeważnie zupełnie inne systemy gry obronne, w szczególności niż to, co u nas preferuje trener Sabatę. Więc to jest zawsze duże pytanie, czy tego czasu starczy, aby te automatyzmy powróciły. Dlatego obawialiśmy się w pewnym stopniu tego meczu z Puławami, ale było widać po chłopakach już od pierwszego dnia wspólnego treningu, że wszyscy są bardzo skoncentrowani na tym, aby jak najmniej czasu nam zajęło właśnie powrót do tych schematów. Mam nadzieję, że to apogeum naszej formy przyjdzie na okres od połowy do końca maja, bo tak naprawdę wtedy prawdopodobnie będziemy mieli te najważniejsze dla całego sezonu mecze i tak jak mówię, mam nadzieję, że jesteśmy jeszcze wykrzesać z siebie troszeczkę więcej. Ale czy teraz to rzeczywiście już jest taka forma, taki top, jak porównujesz sobie, nie wiem, jesteś w stanie to jakoś porównać z poprzednimi sezonami, że naprawdę czujecie, że i w lidze jesteście w stanie pokonać Vive i w tej lidze europejskiej jesteście w stanie poprawić wynik zeszłego sezonu, wtedy zajęliście 4. miejsce w Final Four. Jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze jest za dużo meczów do zagrania do tego momentu, aby tam być, i myślę, że przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby gdzieś te błędy, które cały czas się niestety powielają, żeby je eliminować i żeby to dało nam szansę na to, żebyśmy grali jeszcze lepiej. I też myślę, że jeszcze tutaj jest dużo, wielu zawodników ma pewne zapasy, które myślę, że będą chcieli pokazać, i myślę, że też my tego potrzebujemy, aby więcej zawodników po prostu dało z siebie 100%. Znaczy, to też źle określiłem, bo na pewno dają z siebie 100%, tylko tak naprawdę, żeby to przenieśli na boisko, i wtedy też po prostu będziemy mieli więcej wariantów gry, większą ilością zawodników, więc wtedy na tą końcówkę sezonu będziemy, myślę, jeszcze w lepszej formie. Ja nie wierzę, że wy nie myślicie o tym meczu decydującym o Mistrzostwie Polski z Vive Kielce, choćby z tego względu, że przecież Płock czeka od 2011 na złoto. Ty tych srebrnych medali masz więcej niż tych książek o fantastyce, które są za twoimi plecami na moje oko, więc gdzieś tam to musi wam chodzić po głowie, ale do tego jeszcze będziemy wracać niewątpliwie, choćby z tego względu, że oczywiście nasz program jest emitowany co 2 tygodnie i zrobimy taki odcinek, myślę, poświęcony tylko i wyłącznie świętej wojnie. Być może nawet posadzimy tutaj kogoś z Kielc i z Płocka, tylko inaczej niż teraz z dziewczynami, które są naszymi gościniami i siedzą w środku. Wtedy tak będzie: dziennikarz, zawodnik Vive, dziennikarz, zawodnik Wisły, żeby nam się nie pobili w studiu. Choć jakby się pobili, to by była dobra oglądalność z drugiej strony. Nie, to posadzimy ich razem. Dziewczyny, może ich zostawimy wtedy. Czy wy jakieś pytanie jako trenerki, bo my tutaj mamy taki zwyczaj, że pozwalamy poczuć się, jakby był dziennikarzem gościowi. Czy wy jako trenerki macie do kolegi Daszka jakieś pytanie? Może nie pytanie, ja jestem pełna podziwu właśnie z powodu takiego, że Michał nie ma bardzo dobrych warunków fizycznych, a super się sprawuje na pozycji prawego rozgrywającego. Jestem pełna podziwu, ale chcę zaznaczyć, że do tego są potrzebne bardzo, bardzo duże umiejętności techniczne, a Michał takie posiada, także super, gratulacje. A ja dodam jedno zdanie tylko, że może nie ma wysokiego wzrostu, ale ma wielki charakter do gry. To na pewno. Dziękuję bardzo. Może kiedyś będziesz pracował, słuchaj, bo tutaj dziewczyny powiedziały, że praca z facetami jest prostsza niż z kobietami, bo są bardziej zero-jedynkowi i zadaniowi, mają mniej nastrojów takich wahań. O. No, jeżeli do tego kiedyś dojdzie, a mam taką nadzieję, że dojdzie, że kiedyś również będę zaszczycony być trenerem, to chętnie bym przekonał się na własnej skórze, ale wydaje mi się, że panie oczywiście mają rację, myślę, że praca z mężczyznami jest o wiele łatwiejsza. To jest ważny program, Maciek, bo to jest kolejny reprezentant Polski, który deklaruje na naszej antenie, że chciałby być trenerem. Co prawda Michał do końca kariery ma jeszcze dużo więcej czasu niż Michał Jurecki, ale jak masz na imię Michał, jesteś reprezentantem Polski, to już będziesz trenerem. To lubisz sobie powiedzieć, że będziesz, tak, że będziesz trenerem. No, tego niewątpliwie Michałowi Daszkowi w przyszłości życzymy, ale jako że ty kończysz 27 czerwca 31 lat, to ja na razie ci życzę, żebyś był, wiesz, jak Hans Lindberg, który ma, z tego co pamiętam, 40 już chyba. W PESEL-u 81, on już jest stara dupa, jest ode mnie 2 lata starszy, 41 ma, stara sportowa dupa, a ciągle gra top. Także widzisz siebie jako takiego 40-letniego gościa jeszcze grającego na światowym poziomie? Chciałbym. Myślę, że teraz za daleko miałbym wybiegać w przyszłość. Też piłka ręczna troszeczkę w ostatnich latach przyspieszyła. Oczywiście Hans tutaj się dostosowuje cały czas na bieżąco, ale jestem pełen podziwu przede wszystkim, że on tak długo gra i tak długo gra w Bundeslidze, czyli w najcięższej lidze piłki ręcznej na świecie, i za to wielki szacunek. Też ostatnio mieliśmy okazję podpatrywać ja osobiście jego rzuty i no po prostu, jeżeli on by skończył, to na pewno gdzieś ta część piłki ręcznej i jego umiejętności straciłaby po prostu na tym piłkę ręczną. A to jest taki twój idol, jeżeli chodzi o granie, czy masz jakiegoś innego leworęcznego zawodnika, na którym się wzorowałeś, a może nie masz żadnego? Myślę, że jak większość prawoszydłowych w moim wieku wzorowała się kiedyś na Lucu Abalo i myślę, że tutaj to zawsze był ten pierwszy wybór. Ale no było wielu wybitnych skrzydłowych, czy lewych, czy prawych, więc myślę, że ciężko wybrać jednego. Jeżeli miałbym, to bym powiedział właśnie Lucu Abalo. Michał, ale częściej podpatrywałeś Luca Abalo, czy jednak częściej spoglądałeś na to, jak sobie radzi James Harden? Bo pamiętam, kiedyś mi opowiadałeś o tym, że jesteś fanem tego zawodnika. Poza tym też, jeżeli dobrze pamiętam, kibicujesz Arsenalowi, więc w ostatnim czasie możesz się do tego swobodnie przyznawać, bo Arsenal ma lepsze wyniki. W końcu po latach możesz wyjść z ukrycia. No to dobrze, jak było z tym Abalo i jak było z tym Hardenem? Kogo częściej podpatrujesz? Zdecydowanie Abalo. Tutaj tak naprawdę pasją do koszykówki, do NBA to zaraził mnie bodajże Robert Orzechowski, który potrafił czasami na zgrupowaniach kadry nocami oglądać mecze NBA, ale częściej oglądał też powtórki rano. Potrafił wcześniej wstać podczas zgrupowania i obejrzeć wszystkie skróty spotkań. Niektóre najciekawsze oglądał w ciągu dnia, więc on mnie zainteresował tak naprawdę koszykówką i no cóż, no myślę, że tutaj sam ten show, który tworzy NBA, no jest warte tego, aby to oglądać i marzy mi się, aby piłka ręczna kiedyś poszła w tym kierunku. To na koniec, drogi Michale, jeszcze powiedz, co to za kolekcję książek za twoimi plecami, bo mój wydawca mi 16 razy to na ucho powiedział, jest tak ciekawy, może nie wiem, chcę od ciebie odkupić albo coś, ale co ty tam czytasz? No tak, głównie fantastykę, jak zauważyłeś. Myślę, że kolekcja nieduża, ale się cały czas powiększa. Tego czasu w podróżach mamy bardzo dużo, więc lubię poczytać książki, stąd też taka kolekcja. A to, że najbardziej podpasował mi gatunek fantastyki, to też chyba gołym okiem widać i po prostu lubię się czasami przed meczami, po meczach wyciszyć i zagłębić książkę, przestać na chwilę myśleć o piłce ręcznej. Znam takiego jednego sportowca, który kochał czytać i ten sportowiec wywalczył 2 złote medale olimpijskie. Nazywa się Tomasz Majewski i był wielkim mistrzem w pchnięciu kulą. To ja tobie życzę w karierze choćby jednego. Jeszcze tej kariery sporo zostało. Kto wie, jak to się wszystko potoczy. Michał Daszek, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Wracamy do naszych miłych pań. Maciu. Rozmawialiśmy wcześniej o tych trudnościach, które są związane z prowadzeniem zespołu, a tak rozmawialiśmy sobie też z Kamilem jeszcze zanim się pojawiłyście u nas tutaj w studiu, o tym, że wydaje się nam, że to głównym rzeczą, nad którą musi zapanować trener w zespole i która jest też wypadkową tego sukcesu w kobiecej piłce ręcznej, jest psychologia. I czy rzeczywiście tak jest, że czasami częściej niż nad stricte przygotowaniem taktycznym, czy nad jakimiś zagrywkami musicie zapanować nad tym, by zawodniczki odpowiednio nastawić na mecz. I też reagować w trakcie, nie? Bo ja pamiętam, że jak oglądałem kobiecą siatkówkę, to chyba częściej w tym sporcie niż w piłce ręcznej, ale bywało tak, że jakiś zespół wygrywał seta i nagle nawet do 10, do 14, w drugim nie szło i te dziewczyny zaczynają patrzeć po sobie, jest śmierć w oczach i przestają grać. Ja uważam, że psychologia jest w każdym sporcie bardzo ważna. Cieszę się, że ostatnimi laty większość szkoleniowców bardzo mocno przywiązuje do tego dużą uwagę i zgadzam się z wami, w sporcie kobiecym ta psychologia jest bardzo ważna. Ja myślę, że jak dziewczyny są dobrze nastawione, dobrze skoncentrowane i tak sfokusowane na dobry wynik, naprawdę można zdziałać wiele. Zdecydowanie tak. Wszystko to, co tam mówi, to zdecydowanie się pod tym podpisuję. Uważam, że dobre relacje w drużynie, dobre relacje między zawodniczkami, dobre relacje trener-zawodniczka są podstawą i elementem, który jest niezbędny, żeby walczyć o najwyższe cele. A do dzisiejszej młodzieży da się dotrzeć krzykiem, bo ja pamiętam, byli tacy trenerzy w waszym pokoleniu, ale też w moim, w juniorach, w seniorach, no zamordyści, którzy po prostu robili tą suszarkę fergusonowską i zawodnik jak coś skrzanił, to po prostu w szatni siedział taki skulony i bał się, że zaraz dostanie opieprz, ale z tego, co mi mówią niektórzy trenerzy, nie tylko z piłki ręcznej, ale też z innych dyscyplin, te roczniki tam od 93 czy 2 w górę i te już z dwójką z przodu, to są ludzie, na których tego typu motywacja nie działa i tutaj trzeba właśnie raczej szukać jakichś krętych ścieżek do ich głów. Tak jest czy nie? Na pewno trzeba szukać wszystkich ścieżek do głów. Dla mnie ta świadomość zawodnika jest najważniejsza. Drogi czasem dotarcia do tego są różne, ale powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby trener w piłce ręcznej nie mógł krzyknąć. Czyli zdarza się opierdzielić. Tak. niestety, ale no nie wyobrażam sobie w naszej dyscyplinie sportu, gdzie trzeba przekazać mnóstwo różnych informacji, mnóstwo różnych zadań. Jest na boisku 7 zawodników, 7 graczy, bardzo często musimy zmienić taktykę, musimy zmienić zadanie, musimy to zrobić bardzo szybko, prostym komunikatem, a zawodnik to musi zrozumieć, także różne są metody. Do jednego wystarczy, na jedną osobę wystarczy spojrzeć, do innej powiedzieć. A masz takie popisowe spojrzenie Edyty Majdzińskiej? Weź spójrz tak dalej, żeby się wystraszył. Dawaj. Lepiej, no dawaj, nie, no tylko spójrz, no weź, no, zmroś mnie wzrokiem, no dawaj. Słyszałam, że jesteśmy w programie rozrywkowym, dawaj. Się tego trzymajmy. Dawaj. Poczekajmy na wkurzę cię jakoś. Sobotę, przegrałaś z Moniką, mamy, przegrałaś z Moniką. Dobrze. Monika była lepsza dzisiaj. Spokojna jest, kurde. Ale a propos rywalizacji, pokażmy tą grafikę Kobierzyce kontra Lublin. Tutaj możemy na wyniki popatrzeć. Maciek to wszystko wypisał, to skomentuj jakoś. Ale co tu jest do komentowania? Wszystko widać. Był czas, że ta różnica pomiędzy waszymi zespołami była dość duża, ale bodaj chyba ten sezon, czy tam przełom sezonu, czy ogólnie 2020 rok, początek 2021 był okresem, a nawet nie, kompletnie zły okres wybrałem. Koniec 2019, początek 2020 i później 2021, że 5 spotkań zakończyło się jedną bramką na korzyść jednej bądź drugiej drużyny. Jak to jest też z perspektywy twojej, Edyta, bo wy w tym momencie, patrząc na tabelę ligową, mierzycie się bardziej już o brązowy medal z Piotrkowią, z Eurobudem JKS Jarosław, ale wy w perspektywie macie taki plan tam nakreślony, że chcecie dołączyć do tego duopolu polskiego, czyli Zagłębia i Perły? Myślę, że my jesteśmy na zupełnie różnym etapie niż Zagłębie i Perła. Rozmawialiśmy tu wcześniej o pewnych przemianach w drużynach. Wiecie, że moja drużyna musiała przejść przemianę od zespołu, który był Beniaminkiem Superligi, do zespołu, który walczył o medale. Zrobiliśmy to w kilka lat. Zdajecie sobie na pewno sprawę, że oprócz tego, że trzeba było robić cały czas sportowe postępy, klub musiał również nadążyć za tym organizacyjnie, więc jest to szereg zadań, szereg rzeczy, które musiały spowodować to, że my weszliśmy na to miejsce. Natomiast klub się cały czas rozwija. Mamy nadzieję w przyszłym roku, jeżeli utrzymamy tą pozycję w Superlidze, którą mamy aktualnie, wystartować pierwszy sezon w Pucharach Europejskich. No właśnie, bo wy rezygnowaliście z tego. Tak. To oczywiście finanse. Wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Także my robimy wszystko, zarząd klubu, władze, gminy robią wszystko, żeby ten poziom z sezonu na sezon się podnosił. Ja osobiście robię wszystko, żeby poziom sportowy się podnosił. Osobiście uważam, że możemy być zadowoleni ze swojej pracy. Robimy wszystko, żeby się rozwijać. A czy uda nam się wskoczyć na poziom sportowy i organizacyjny Perły i Zagłębia, to pokaże przyszłość. A propos Perły i Zagłębia, nie sugeruj się proszę tym, że Monika siedzi koło ciebie. Kto będzie mistrzem Polski w tym sezonie? Oj, i dlaczego? To jest na pewno trudne pytanie. Ja osobiście uważam, że będzie decydowało to, jak zespoły sobie poradzą z trudami kontuzji, z utrzymaniem dyspozycji do końca sezonu. Myślę, że to będzie decydujące, dlatego że w moim odczuciu Perła i Zagłębie preferują tak różne style, że oba style są super, ale uważam, że są inne, także ta ilość urazów, dyspozycja meczu chyba będzie decydująca w tym sezonie o zdobyciu mistrzostwa. Pytanie z naszego czata. Kto jest dla was najlepszą polską piłkarką ręczną i dlaczego? Grającą. Nie, no powiem od razu. Możemy, ale to możemy zrobić tak osobno. Możemy zrobić ogólnie, która jest najlepsza i najlepsza w Superlidze, jeżeli obecnie nie gra w Superlidze. Mówisz teraz ogólnie? W ogólnie. Nie, powiem o Superlidze. Okay. O Superlidze. I tu będę po gospodarsku powiem, że dla mnie Kinga Achruk jest taką osobą, która sportowo bardzo dużo daje, ale też i pozasportowo jest nie do przecenienia jej rola w zespole. To mówimy na razie o Superlidze czy ogólnie? O Superlidze. Okay. A ja może przejdę do ogólnie, do reprezentantki, która dla mnie jest najlepsza, to jest Monika Kobylińska. I to nie tylko dlatego, że jest super graczem, ale dlatego, że potrafiła znieść wszystkie trudy wielu kontuzji, znieść trudy przejścia z etapu Superligi do etapu najlepszych zespołów europejskich. Super gra w reprezentacji narodowej. Jest super osobą, super graczem. Nie był ekstra, chciałem powiedzieć. No nie można mieć zawsze, nie wiadomo jakiej dyspozycji. Tak, chciałem, żeby nie było za różowo. Początek taki był jak na jej możliwości średni, ale potem się rozkręciła. Tak, dokładnie. Musimy pamiętać o tym, że ona cały czas gra w pucharach europejskich, gra w lidze francuskiej. Jest tam bardzo ważną postacią. Również jak grała w polskiej lidze, była bardzo ważną postacią. Mi imponuje to, jakie sobie potrafi stawiać cele. Mhm. Bardzo często zdarza się tak, że Polki wyjeżdżają za granicę i po roku, po dwóch jednak mają problem, żeby się zaaklimatyzować, żeby wskoczyć na ten najwyższy poziom. I Monika jest przykładem takiej zawodniczki, która sobie postawiła cele, trzyma się tego sztywno, cały czas się rozwija. Jak ta stara dobra gwardia Wenty w dawnych latach, jak Liescy, Jurasikowie i tak dalej szli na zachód. Naprawdę mi imponuje bardzo jej charakter i jej stawiane cele sportowe. Mhm. Ja jeszcze dodam tą zawodniczkę spoza Superligi, no to zdecydowanie Monia Kobylińska na dziś. Natomiast moim takim cichym faworytem i liczę, że niedługo będę miała dylemat, na którą postawić, będzie Ola Rosiak. Właśnie miałem o nią pytać, bo ona tak naprawdę rozwinęła się mocno w poprzednim sezonie pod twoimi skrzydłami. Teraz Bessanką, w kolejnym sezonie już Krim Lublana, więc też można powiedzieć tak jak Monika. Monika najpierw poszła do Metzingen, później to przejście do Brest, więc krok po kroczku widać, że kolejne stawia. Uważam, że to będzie duży nazwę klubu krok. Oli Rosiak, bo ty chyba z Bessanką. Panie! Bo wiecie, faceci, no to wszyscy wiemy, Michał Olejniczak, wielki talent. Ja już mówię o tych z dwójką z przodu, czyli trochę o starszych osobach niż Aleksandra Rosiak. Mamy takie perełki, takie dziewczyny w naszej Superlidze, a być może w pierwszej lidze, bo przecież Michał debiutował w reprezentacji jako chłopak grający jeszcze w Gdańsku, że trzeba na nich huchać i dmuchać i wierzycie, że one mogą te reprezentacje, i ciebie też pytam jako osobę związaną z kadrą, pociągnąć i dać nam wiele przyjemnych chwil, a przez przyjemne chwile to rozumiem przynajmniej znowu mecz o brąz, już tym razem niestety bez Iwony Niedźwiedź, ale... Myślę, że taką osobą jest Madzia Więckowska z Kielc. Rocznik 2000. Są dziewczyny z niższej kadry z 2002. Jula Niewiadomska, Karolina Jureńczyk, Paulina Kopańska. To na pewno są nasze polskie perełki i mam nadzieję, że będą się rozwijać i z roku na rok będą stanowiły już, będą odgrywały większą rolę w Superlidze i będą stanowiły też o sile naszej reprezentacji. Tak, myślę, że one muszą dostać trochę czasu. Na pewno mają duży potencjał. Mam nadzieję, że Oliwia Domagalska również po kontuzji wróci, będzie się cały czas rozwijała. Ale myślę, że też nie powinniśmy, Monia, zapominać o Kindze Jakubowskiej. No, zdecydowanie. Mówię o tych, no Kinia jest 2099, tak. Tak. A czy to są takie dziewczyny, które, nie wiem, za 2, 3, 4 lata mogą sprawić, że my przeskoczymy o ten poziom wyżej i ta reprezentacja będzie, nie wiem, na poziomie powiedzmy ćwierćfinału Mistrzostw Świata? Musimy mieć taką nadzieję i wierzymy w to, że tak, że stać nas na to, że idzie nowe pokolenie, fajne pokolenie, dużo zawodniczek z dużym potencjałem, tak jak Edyta mówi, muszą nabrać doświadczenia, muszą trochę okrzepnąć w tej seniorskiej piłce, bo to jednak przejście z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej to jest duży przeskok. Tak, ale myślę, że przede wszystkim muszą bardzo, bardzo ciężko pracować. Jest to bardzo ciężka praca, żeby wskoczyć na ten poziom mistrzowski i mam nadzieję, że jak będą ciężko pracować trenerzy klubowi, trenerzy kadr, to tak się stanie. No wiemy, ile pracuje Patryk Rombel. Jak ja zobaczyłem jego rozkład tygodnia, to się złapałem za głowę. Tak. Nie wiem, jak to... No właśnie, jak to na przykład wygląda u ciebie? No bo ty tak. Dla mnie, no mówił nam tutaj Marcin Nieski, mówili inni trenerzy, że praca trenera jest dużo trudniejsza. Mariusz Jurasik mi kiedyś o tym opowiadał. Przekonali się, że jest dużo trudniejsza niż praca zawodnika, bo zawodnik po treningu nara, domek, Netflixik, a ty analizujesz, wycinasz mecze, siedzisz. Lijek mówił, jak to ostatnio był, poczekam 3 godziny na lotnisku na samolot z powrotem, ale to się nic nie stanie, bo ja mam mecz do wycięcia. zdjęcia. Jeszcze w reprezentacji możesz mieć analityka czasami. Tak, a w klubie na to nie ma też często pieniędzy, tak? I teraz tak, ale kobiety jeszcze, ja oczywiście nie chcę tutaj naprawdę się stereotypami posługiwać, no ale zakładam, że taki Marcin, jak ma swoją partnerkę, zresztą on teraz mieszka powiedzmy sam, no ale że tam żona mu pewne rzeczy ogarnia, no od kobiety też gdzieś tam wymaga się w cudzysłowie, żeby a tutaj ugotowała może obiad, a tutaj dała kanapki do szkoły, a tutaj jeszcze coś posprzątała. Jak wy to ogarniacie wszystko? Przecież to jest jakiś kosmos. Widzisz, u mnie jest sytuacja taka, że ja ogarniam sama faktycznie piłkę ręczną. Od rana się budzę z piłką ręczną, wieczorem kładę się z piłką ręczną. I przez sen moim dużym plusem jest, że nie lubię gotować. Dla mnie kuchnia mogłaby nie istnieć w domu, mógłby to być mój kolejny pokój. No ale coś trzeba zjeść, czasami coś zrobię. Zdarzy się. Żeby być trenerem na najwyższym poziomie, piłka ręczna musi być zdecydowanie na pierwszym miejscu, po prostu. Robi się, myśli cały dzień, rozwiązuje się ciągle nowe problemy. To nie jest tylko trening, to jest mnóstwo elementów psychologii kobiet, mnóstwo cięcia meczu, taktyka. Jeszcze zależy, czy ma się luksus w klubie, że pomaga ci drugi trener, trzeci trener. Jeżeli jest ten luksus, to na pewno ta praca się rozkłada. Jeżeli tego luksusu nie ma, trzeba cały czas myśleć o wszystkim, o motoryce i do tego uważam, że trzeba się cały czas rozwijać jako trener. To jest akurat dla mnie bardzo istotne i uważam, że jak się trener nie rozwija, nie pracuje nad sobą, to po prostu za chwilę odstaje. Świat mu ucieka, tak. No dobra, ale to nie jest tak też, dziewczyny, że czasami można się po prostu, znaczy miewacie tak, że czujecie się przepracowane, że macie trochę tej piłki ręcznej dosyć, czy to jest raczej kasus tej gry w Montexie Lublin, że tak to kochacie, że mimo tego, iż pracujecie, czy jesteście z tą piłką ręczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nie czujecie tego znużenia? Wiesz co, ja chyba nigdy nie powiedziałam, że idę do pracy, idąc na trening. To jesteś szczęśliwym człowiekiem. Tak, jestem szczęśliwym człowiekiem. Pracuję robiąc to, co kocham i wydaje mi się, że to jest naprawdę wielkie szczęście i łatwość. To jest chyba u większości trenerów, że każdy mówi, że kocha swoją pracę i że to jest nasza pasja i praca. Oczywiście przychodzą momenty, kiedy po przegranym meczu człowiek następnego dnia rano budzi się i jest to na pewno ciężki okres, ale właśnie sport jest na tyle piękny, że po wygranym meczu jest tak wielka euforia, tak wielka radość, że to wszystko się wyrównuje i to chyba jest tak, że my jesteśmy tego nauczone od czasów grania, że to było takie skrajne emocje od euforii, po jakąś presję, po jakiś przegrany mecz, to jest u nas normalne. Jest to swojego rodzaju już uzależnienie? Patrzycie na to może pod takim kątem? Adrenalina? Ale nie uzależnienie od adrenaliny, od właśnie od takich emocji. No na pewno tego brakuje. Ja miałam, nie wiem, roczny chyba rozbrat z piłką ręczną, to zdecydowanie brakowało tych emocji, brakowało tego stresu przedmeczowego, bo nie powiem, że nie mam, zawsze mam, z kimkolwiek gram, a jeżeli gram z zespołami z niższych miejsc w tabeli, ten stres u mnie narasta. Większe ryzyko wpadki. Tak, może tak, ale i tak jak mówiłeś, zawodnik ma o wiele łatwiej. Z pierwszym gwizdkiem ten stres mija, przechodzi się do działania u trenera. Z pierwszym gwizdkiem ten stres jeszcze narasta chyba. Przynajmniej ja tak mam. Tak? Poziom koncentracji musi być jeszcze większy, żeby reagować. Natomiast na bez wszystko. Tego jest ciężko. Chyba może nie pracoholizm, ale takie uzależnienie od adrenaliny trochę jest. Piękny sport do tego, żeby się od niego uzależnić. Piłka ręczna, skoro rozmawiamy o PGNiG Superlidze pań i mężczyzn, to pokażmy tabelę, pokażmy wyniki, pokażmy jak to wszystko wyglądało w minionej kolejce. Raz jeszcze sobie to wszystko pięknie odświeżmy, gdyż musimy powoli do końca naszego programu zbliżać się. Mówiłem, że szybko minie i minęło szybko. FanFloor Perła Lublin na czele, Zagłębie Lubin za nimi z jednym meczem zaległym. KPR Gminy Kobierzyce na miejscu trzecim, czyli mamy tutaj dzisiaj trenerki z pierwszego i z trzeciego miejsca. Pokażmy dalej nasze wyniki albo te mecze, które nas czekają, tak? Chyba teraz będą, nie wiem, jaką mamy grafikę. O, jest terminarz, dziewczyny. Ja oczywiście polecam, żeby sobie odpalić aplikację PGNiG Superligi. Dla niepoznaki nazywa się PGNiG Superliga. Możecie sobie ściągnąć przez telefon i tam jest Game Predictor i w Game Predictorze możemy się bawić w typowanie wyników. No to, drogie panie, oddaję wam głos. Piotrkowia, Zagłębie Lubin, krótko i na temat. Co tu się wydarzy? No, myślę, że w tym meczu zdecydowanym faworytem jest Zagłębie Lubin. Ale myślę, że liczę, że Piotrkowia jest kopią. Tak, można by było tak powiedzieć. Ale można to do historii nawiązać, bo ta Piotrkowia z Zagłębiem u siebie radziła sobie w ostatnich latach naprawdę fajnie. Właśnie miałam powiedzieć, że nawet w zeszłej rundzie Piotrkowia wygrała w Zagłębiu. Wywiozła stamtąd 3 punkty. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Natomiast nie, stawiam na Zagłębie. Ale mimo to cały Lublin będzie śledził, będzie czekał na wieści z Piotrkowa. No właśnie, FanFloor Perła Lublin, Eurobut JKS Jarosław. Tutaj z kolei trenerka Majdzińska ma nadzieję, że... Ja oczywiście stawiam na faworyta, tak. Przypomnijmy, że jeżeli FanFloor Perła Lublin wygra, to pomoże KPR Gminie Kobierzyce, żeby uciec od Eurobutu, pod warunkiem, że wy wygracie z kolei w Elblągu. To tutaj teraz jeszcze Monika, jaki tam będzie wynik? O jest, ja stąd to nie widzę. Elbląg, Kobierzyce. Tak. Nie, no faworyt Kobierzyce. Dla mnie Kobierzyce. Suzuki, Korona, Handball, Kielce, Młyny, Stoisław, Koszalin. Tutaj mecz przedostatniej i z ostatnią drużyną w tabeli. Czy Kielce swój bilans podreperują niczym ostatnio Pogoń Szczecin, czy niekoniecznie? Przyznam się szczerze, że nie patrzyłam na ostatni mecz. Myślę, że Monika może więcej powiedzieć o aktualnej dyspozycji Kielc. Wiem, że dziewczyny walczą do końca sezonu honorowo. Wiadomo, że tutaj Koszalin jest faworytem w tym meczu, ale Kielce grają u siebie, także do końca bym nie obstawiała tutaj wyniku na Koszalin. To ja powiem tak niestandardowo, że stawiam na remis. Dobrze. To prosimy teraz zestawienie panów. No, słuchajcie, ja nie mam takiego sokolego wzroku, żeby... A, tu bliżej, dobrze. Łomża, Vive Kielce na przedzie, Orlen Wisła Płock z tyłu, czyli wszyscy wiemy, że ten ostatni mecz, w związku z tym, że nafciarze rozbili Azoty w Puławach w tej nowej, pięknej hali, pewnie będzie o mistrzostwie decydował, bo raczej ciężko uwierzyć, że ktoś się potknie. Trwa walka o miejsca 4–8, no bo tak to mniej więcej wygląda w tabeli. Piotrkowianin, Kwidzyn, Zabrze oraz Energa Kalisz, pewnie też Gwardia Opole. Pokażmy te mecze, które przed nami i tutaj już bardzo szybko będziemy typować, bo znowu czas nas goni. Zaraz Hate Park z Dodą i musimy się usunąć. Sandra Spa, Pogoń Szczecin, Orlen Wisła Płock. Tutaj oczywiście 13 bramek przewagi nafciarzy, 12 goli na 12 prób Michała Daszka. Widziałem ten mecz wcześniej. Drogi Macieju, Energa, MKS Kalisz, Grupa Azoty, Unia Tarnów. Ciekawy mecz. Mam nadzieję, że Tarnów sprawi niespodziankę. Gwardia Opole, Piotrkowianin. Trenerko Edyto. Pani w ogóle oglądacie męską piłkę? Tak, oglądam męską ligę. Ja tutaj skłaniam się ku wygranej Piotrkowa. Muszą nadrobić to, co stracili ostatnio w meczu przeciwko Szczecinowi. Umówmy się, jakby powiedział Igor Sypniewski, mało ekskluzywnie zagrała drużyna Bartosza Jureckiego. Chrobry, Głogów, Stal, Mielec. Trener Komuniko. A mogę następną parę obstawić? Bardzo proszę. To ja mówię, 2 bramkami wygra to spotkanie Chrobry Głogów 32–30. Ostatni gol padnie w 59 minucie i 57 sekundzie meczu. MMTS Kwidzyn, Azoty Puławy, proszę. Zdecydowanie lokalny patriotyzm, Azoty Puławy. A ja jestem za Kwidzynem. No właśnie, ty spędziłaś w Kwidzynie bardzo dużo czasu. Ja jestem zdecydowanie za Kwidzynem i życzę im powodzenia. Ja życzę Puławom. To w ogóle była bardzo odważna decyzja, że ty z tego Kwidzyna wyszłaś, bo tam miałaś taką bezpieczną przystań, prawda? Tak, ale... Propozycja gry i trenowania na wyższym poziomie mnie zachęciła do zmiany. Łomża, Vive Kielce, Torus, Wybrzeże Gdańsk, 43–22 dla gdańszczan i Maćku Górnik, Zabrze, MKS Zagłębie Lubin. Oczywiście dla gdańszczan, tak? Powiedziałem, że dla gdańszczan, no to podświadomość, dla kielczan oczywiście, dla kielczan. Oczywiście, Płock nigdy z człowieka. A nie wyjdzie z Płocka, ale Płock nigdy, no to prawda. A jaki ten ostatni mecz był? Właśnie, jak obstawiliście, Zabrze było z... Zabrze było, pokażcie jeszcze tą grafikę. O, tak, Zabrze, Zagłębie. Tak zwane hajerskie derby. Górnik trochę odbił się od dna, więc liczmy, że myślę, że mogą tutaj wygrać ten mecz. 3. mecz z rzędu. Wszystko się zaczęło, gdy ja pierwszy mecz Górnika skomentowałem. To tak utrzymując trochę ten klimat przepraszania Marcina Lijewskiego, to teraz trochę mu... Trzymajcie kciuki. Jeszcze trzymamy kciuki za Marcina Lijewskiego. Marcin, jesteśmy z tobą. Marcin, kochamy cię. I słuchajcie, ważna informacja, 21. seria PGNiG Superligi oraz 23. seria PGNiG Superligi Kobiet zostaną rozegrane pod hasłem Niebieska Seria. Ma to związek ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. organizujemy, to wydarzenie organizuje Superliga razem ze Stowarzyszeniem Zobaczyć Lidii. W związku z tym podczas wymienionych serii będzie dużo fajnych działań. Zawodnicy i zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wyjdą na prezentację w specjalnych niebieskich koszulkach. Dodatkowo w Kwidzynie sportowcom będzie towarzyszyć dziecięca eskorta złożona z autystycznych dzieci. W halach zostaną zorganizowane punkty informacyjne na temat autyzmu, gdzie obsługa będzie rozdawać materiały informacyjne oraz przekazywać kibicom podstawowe informacje na temat tego schorzenia. Pojawią się bandy LED z hasłem Zobaczyć Lili. Samo stowarzyszenie powstało, by zrzeszać podmioty działające w obszarze autyzmu oraz propagować wiedzę i świadomość na temat tego schorzenia. Jednym z ich celów jest również produkcja filmu pełnometrażowego, którego bohaterką jest autystyczna dziewczynka. Piękna inicjatywa, bardzo się cieszymy, że zostanie już niebawem na parkietach całej Polski rozpropagowana. Dziękujemy Wam za dziś. Naszymi wspaniałymi gościniami były Edyta Majdzińska. Dziękuję bardzo. Życzę brązu. Dziękuję za zaproszenie. Monika Marzec. No, życzę złota. O, oczywiście. Niektóryś mi faka posłała, więc tego palca złamanego. Więc... I Maciek, którego na terapię zabierzemy, żeby doszedł do siebie po Dokładnie. Tym programie. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Jeżeli wypali ten gość, który ma do nas przyjść, to będzie cmokać, czmorkać z zachwytu. Będzie top. Znaczy dzisiaj też były gościnie top, ale co tam się będzie działo, to ja już po prostu... I będzie też Iwona Niedźwiedź. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie. To był kolejny odcinek Superzręcznych.